Cześć, dzień dobry, witam Was z powrotem na moim kanale w nieco luźniejszym, pogadankowym filmiku, ponieważ będziemy rozmawiać o studiach. Szczerze mówiąc, nie wierzę, że to mówię, ale już od prawie roku jestem studentką. Jeżeli obserwujecie mój kanał na bieżąco, to wiecie, że mój content opiera się głównie na produktywności, nauce, przez co pojawiało się bardzo dużo pytań, co studiuję, na jakiej uczelni, czy mieszkam sama, czy z rodzicami, itd., itd. A wiem, że w najbliższym czasie zaczyna się rekrutacja na studia. Możliwe, że obserwują mnie coś maturzyści, dlatego postanowiłam, że nagram takie Q&A a propos studiów. Opowiem Wam, jak to wyglądało z mojego doświadczenia. Pamiętajcie, że to u każdego mogło wyglądać inaczej, każdy może mieć inne podejście do studiów, ale mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba i nieco więcej dowiecie się o moich studiach. Bez zbędnego przedłużania zapraszam jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, link do wszystkiego macie w opisie, a ja przechodzę już do opowiadania. Na samym początku może w ogóle powiem, na jakim profilu byłam w liceum, a mianowicie byłam na profilu matematyczno-geograficzno-angielskim. Ja poszłam na ten profil ze względu na to, że wydawał mi się on uniwersalny, bo nie wiedziałam do końca, co chcę robić w życiu. Nie jestem humanistą, nie lubię historii i nie wiązałam też przyszłości z medycyną, więc profil biologiczno-chemiczny odpadł. Praktycznie połowę liceum przesiedziałam na nauczaniu zdalnym w domu, więc nie umiem zbytnio powiedzieć, czy mi się podobało, czy nie. Nie było najgorzej, dowiedziałam się, że nienawidzę matematyki rozszerzonej, ale koniec końców jestem w miarę zadowolona. Maturę rozszerzoną pisałam z angielskiego i z geografii. Do geografii również miałam takie neutralne podejście, więc nie przygotowywałam się do tej matury jakoś specjalnie. Byłam z nauką na bieżąco i maturę z geografii napisałam na około 60-65%, coś w tym stylu. Ale przejdźmy już do głównego tematu filmiku, czyli rekrutacja na studia. Ja całe moje życie byłam praktycznie w 100% przekonana, że pójdę na AWF. Chciałam otworzyć jakąś szkółkę akrobatyczną, zostać trenerem, rozwijać się w tej dziedzinie, bo od 5 roku życia tańczyłam, trenowałam akrobatykę i tak naprawdę moje życie opierało się na treningach, zawodach. Nie wyobrażałam sobie, żeby nie łączyć tego z moją przyszłością. Niestety w grudniu 2020 roku miałam wypadek, na którym złamałam rękę. Wypadł mi staw łokciowy i generalnie musiałam zakończyć moją karierę. Byłam w wielkim doku emocjonalnym, troszkę się zagubiłam. Do tego doszło nauczanie zdalne. Tak miało być, ale dzięki temu na przykład założyłam kanał na YouTubie, co aktualnie jest moją największą pasją, ale z tyłu głowy cały czas myślałam, że może uda mi się wrócić do tej sprawności przed wypadkiem i będę mogła iść na AWF. Dlatego od razu po otrzymaniu wyników z matury zaniosłam papiery na AWF na kierunek sport. Przez to, że była pandemia, nie musiałam zaliczać żadnych testów sprawnościowych. Musiałam tylko załatwić jakiś papierek od lekarza, ale to nie było jakimś problemem. W wakacje też miałam operację na tą rękę, więc jakby wszystko się układało, że pójdę sobie na AWF i będę mogła robić to, co miałam w planach kilka lat temu. Przepraszam za taką nagłą zmianę światła, ale dzisiaj pogoda ze mną nie współpracuje i nie chce mi pomagać w nagrywaniu filmów. Nie miałam za dużo problemów, żeby dostać się na AWF. Tak wyszło, że dostałam się na AWF, doniosłam wszystkie papiery. Byłam spokojna, że będę mogła sobie studiować, nagrywać. Czekałam tylko na plan zajęć i na to, czy moja ręka wróci do normy. Tak się potoczyły sprawy, że operacja nic mi nie dała, a plan zajęć prezentował się tak, że miałam bardzo dużo zajęć sportowych, bo czego można się spodziewać po AWF-ie, ale te zajęcia nie opierały się na akrobatyce, gimnastyce, jak zakładałam, tylko dochodziły inne przedmioty do zaliczenia, jak koszykówka, pływanie i inne takie gry zespołowe. Naprawdę nie wiem, czego ja się spodziewałam, składając tam papiery, ale dostając plan, przeraziłam się, bo wiedziałam, że nie będę w stanie fizycznie wyrobić, bo moja ręka mi na to nie pozwala. A to była już końcówka września, więc wszystkie serwisy rekrutacyjne były zamknięte. Nie mogłam aplikować już na żadną publiczną uczelnię i w tym momencie nie miałam pojęcia, co ze sobą zrobić, bo wszystko się zapowiadało, że nauczanie będzie stacjonarne, będę musiała chodzić na te zajęcia sportowe, a byłam przerażona tym, że będę musiała załatwiać zwolnienie od lekarza na zajęcia sportowe, będąc na sportowej uczelni. I tutaj jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, którzy zaproponowali mi, żebym poszukała na przykład uczelni niepublicznej, bo to była wtedy jedyna opcja, żeby zgłosić się na rekrutację i takim oto sposobem przeglądając
różne fora społecznościowe, opinie znajomych. Znalazłam uczelnię WSIB w Gdyni. Ja jakby co jestem z Gdańska. Tam mnie zainteresował kierunek zarządzanie ze specjalizacją marketing i social media. A przez to, że aktualnie jestem wkręcona w świat mediów społecznościowych, uznałam, że to nie będzie zły pomysł i zdecydowałam się, że pójdę tam z racji, że zarządzanie to też jest taki uniwersalny kierunek. Tak mi się zresztą wydaje, tak samo jak mój profil z liceum. Bo w sumie nadal nie byłam taka stricte ukierunkowana, co chcę robić w życiu. Nadal nie jestem, dlatego uznałam, że zarządzanie to będzie okej pomysł. I tu odpowiem na pierwsze pytanie, czy profil w liceum ma duży wpływ na wybór kierunku. Na prywatnej uczelni plusem było to, że moje wyniki maturalne nie miały za dużego wpływu na to, czy się dostanę, czy nie, bo tam dostaje się praktycznie każdy, ale nie uważam, że moje wyniki z matury były na tyle złe, żebym się nie dostała na uczelnię publiczną, tylko po prostu już nie miałam takiej możliwości. Matematykę napisałam na 98%, polski na 65% około, angielski podstawa 100%, a rozszerzenie 85%, więc to mnie akurat nie stresowało, czy mnie przyjmą, czy nie. Według mnie profil w liceum i to, z czego będziecie pisali maturę rozszerzoną, ma duży wpływ na wybór kierunku, kiedy chcecie iść na bardziej wyspecjalizowany kierunek, jak medycyna, prawo, więc to zależy, gdzie chcecie iść, gdzie planujecie złożyć papiery, ale na takie ogólne kierunki właśnie jak zarządzanie, to ta matematyka, angielski, polski wydaje mi się, że wystarczą. Przepraszam, że tak się rozgadałam o mojej historii, ale chciałam wam mniej więcej pokazać, jak wygląda mi sytuacja. Czy bałam się, że ten kierunek jednak nie będzie dla ciebie i będę się męczyć? Ja mam takie wrażenie, że patrząc na moje środowisko, w którym się otaczam, moich przyjaciół, znajomych, bardzo dużo młodych osób nie wie, co chce robić w życiu. I to jest okej, jeżeli nie macie pomysłu na siebie i nie wiecie, co chcecie robić w życiu. Jesteśmy młodzi i musimy próbować różnych rzeczy, żeby znaleźć naszą ścieżkę. Ja mam takie luźne podejście do studiów. Robię to bardziej hobbystycznie dla samej siebie. I wiadomo, jakbym chciała być lekarzem, to bardziej bym się przykładała do nauki. Ale w tym momencie mojego życia studia to jest mój taki dodatek, bo wokół tego jest bardzo dużo możliwości, żeby się rozwijać, jak różne kursy, praktyki, staże. To też jest w porządku, jeżeli zrobicie sobie gap year i nie pójdziecie na studia. Wszystko jest dla ludzi i nie ma co robić nic na siłę. Ja poszłam na studia, żeby poznać nowych ludzi, dowiedzieć się nowych rzeczy, ale aktualnie nie wiem, czy nie zmieni kierunku po drugim semestrze, czy nie przeniosę się na uczelnię publiczną, czy może wyprowadzę się do innego miasta. Zobaczę, jak mi pójdzie sesja i co życie przyniesie. Staram się nie odbiegać za daleko w przyszłość, tylko żyć bardziej teraźniejszością. I wiem, że mogłabym się aktualnie bardziej przykładać do nauki, ale wydaje mi się, że robię wystarczająco, żeby zdać na spokojnie sesję, a w międzyczasie wychodzić ze znajomymi, nagrywać na YouTubie i tak się rozwijać w różnych płaszczyznach mojego życia. Ale naprawdę nie ma co chodzić na studia na siłę, szczególnie jeżeli wiecie, że tylko będziecie się na nich męczyć, będzie to was przytłaczać, ale zarówno pamiętajcie, że jesteśmy młodzi i mamy prawo nie wiedzieć, co chcemy robić w życiu. Jak się odnaleźć na uczelni i jak to wygląda stacjonarnie? Ja pierwszy semestr miałam na nauczaniu hybrydowym, czyli wszystkie wykłady miałam online, a ćwiczenia stacjonarnie, więc nie miałam za dużej możliwości, żeby poznać ludzi, bo ćwiczenia miałam raz, dwa w tygodniu, ponieważ nie mam jednego stałego planu na studiach, on jest dosyć zmienny. W drugim natomiast mam już wszystko stacjonarnie. Wykłady, jeżeli nie wiecie, nie są obowiązkowe, więc czasem na nie pójdę, czasem na nie nie pójdę, zależy jaki to jest przedmiot. Każda uczelnia pewnie ma inny system, ja tylko mówię, jak to wygląda u mnie. Z wykładów większość zaliczeń na sesji będę miała w formie egzaminu, a z ćwiczeń mam różne formy zaliczeń, jak różne testy, prezentacje, projekty. To też zależy od przedmiotu, ale nie powiem, w drugim semestrze trochę się tego nazbierało i praktycznie w każdym tygodniu czerwca mam co najmniej 2-3 zaliczenia. Czy ciężko się odnaleźć na uczelni? Ja nie miałam tego szczęścia, jeżeli mam być szczera, jeżeli chodzi o ludzi. Nie mam jakiejś większej takiej grupy znajomych. Mam kilka osób, z którymi mogę sobie wyjść na obiad, na kawkę po uczelni, ale ja akurat większość moich bliższych znajomych mam z innych środowisk. Studia naprawdę różnią się od liceum. Jak to niektórzy mówią, chcieć to móc. Wszystko zależy od ciebie, ile ty chcesz poświęcić na nauce i jak bardzo ci zależy. Nie czuć takiej presji, że trzeba, że są jakieś zadania domowe. Wiadomo, to też zależy od przedmiotu, bo na niektórych mam wyjściówki, na których nie, ale generalnie czuć o wiele większy luz. Ja mam o tyle dużo szczęścia, że moja uczelnia ma dość dobrze rozwinięty wirtualny dziekanat i większość wykładowców stawia prezentacje zdalnie, które mogę normalnie sobie przerobić w domu i nie mam żadnego problemu, żeby dogadać się z dziekanatem, żeby się z kimś skontaktować, ale to mówię, to zależy od uczelni. Czy mogłabym opowiedzieć więcej o swoim kierunku? Czy polecam? Również. To zależy, z jakiej perspektywy patrzę.
patrzysz. Trudno było mi uświadomić sobie, że na każdym kierunku, na którym się znajdę, na pewno będzie przedmiot, którego nie będę lubiła, jak rachunkowość, mikroekonomia, który po prostu będę musiała wykuć, zdać i zapomnieć. Ale są też takie, które mnie interesują. Od bodajże czwartego semestru będę już miała przedmioty w większości z mojej specjalizacji. Tutaj jeszcze nie wiem, czego się spodziewać, bo jestem dopiero na drugim semestrze, ale wiem, że tam będą już przedmioty, które bardziej będą mnie interesować, jak kreowanie wizerunku marki, projektowanie i tak dalej. Jak już mówiłam wcześniej, zarządzanie wydaje mi się takim uniwersalnym kierunkiem, więc polecałabym go osobie, która tak samo jak ja nie wie, co chce robić w życiu. Cały czas eksperymentuję, próbuję różnych rzeczy. Nie chcę też tak bardzo zamartwiać i przejmować się studiami i traktować się bardziej jako hobby, tak dla samej siebie, jak już wspominałam. Taka moja porada do tegorocznych maturzystów. Jeżeli nie wiecie, jaki kierunek chcecie wybrać, polecam wejść na taką stronę, nie pamiętam jak ona się nazywa, o to uczelnie bodajże, gdzie możecie wpisać swoje wyniki maturalne i wtedy wyświetlą wam się kierunki, na które potencjalnie moglibyście się dostać, patrząc na zeszłoroczne rekrutacje i może takim sposobem znajdziecie kierunek dla siebie, który może was w jakiś sposób interesuje, ponieważ jak mówiłam, nie polecam iść na studia na siłę, kiedy wiecie, że to na pewno nie jest to, że to was nie interesuje. Ja w pewnym stopniu zrobiłam ten błąd, zmieniając AWF na zarządzanie, ale tak miało być i już nie chcę do tego wracać. Pamiętajcie, że w każdym momencie możecie rzucić studia, przenieść się na inny kierunek, zrobić sobie gap year, pójść do pracy, zrobić jakieś staże i to, że zrezygnujecie ze studiów, nie będzie najgorszą rzeczą w waszym życiu. I choć to może wydawać się ciężkie, po roku doszłam do takiego wniosku i zmiana podejścia na pewno dużo mi dała i otworzyła mi oczy na świat i zobaczyłam, ile mam wokół możliwości oprócz studiowania, ale to zobaczymy, co czas przyniesie. Naprawdę nie ma co panikować. Ja polecam ten kierunek zarządzanie. Jestem bardzo ciekawa tej specjalizacji, ale o tym będę mogła się dopiero wypowiedzieć za jakiś czas. Było bardzo dużo pytań o to, czy naprawdę każdy zajmuje się głównie sobą i czy ciężko poznawać nowych ludzi i czy znałam kogoś idąc na uczelnię. Idąc na uczelnię nie znałam nikogo, szczególnie, że składałam papiery na tą uczelnię dzień przed rozpoczęciem roku akademickiego, więc nie wiedziałam, czy są stworzone jakieś grupy, czy było już jakieś spotkanie integracyjne. Szłam tam z jedną wielką niewiadomą i trochę mnie to stresowało. Na pewno to zależy od nastawienia, z jakim się pójdzie, bo naprawdę w tych pierwszych dniach jest kilka osób, które przyjechały na przykład z daleka i nikogo nie znają, dlatego można kogoś zaprosić na kawę, z kimś się zgadać na wieczór, do baru. Wiadomo, znajdą się też tacy, którzy nie będą chcieli się integrować. Ja na swojej uczelni mam takie przypadki, ale jeżeli pójdziemy na uczelnię otwarci na nowe możliwości i będziemy sami zagadywać do ludzi, to na pewno da się poznać kogoś bliżej i zawrzeć takie bliższe relacje. Ja naprawdę nie znałam nikogo, idąc na moją uczelnię, co jest dosyć zabawne, ponieważ ja pochodzę z tego miasta, gdzie studiuję. Nie wyprowadziłam się z domu rodzinnego, ale nie będę już chyba poruszać tego tematu, bo nie chcę, żeby ten filmik wyszedł za długi. Poznałam trochę osób, które są spoza Trójmiasta, które przyjechały po to, żeby studiować na tej uczelni i nie są to może najbliżsi przyjaciele w moim życiu, ale jeżeli chciałabym pójść na obiad czy kawę po zajęciach, to mam takich ludzi, z którymi wiem, że mogę iść, więc tak, da się poznać ludzi nie znając nikogo, tylko to od was zależy, jak to wszystko się potoczy. I polecam mieć takie luźne podejście, zagadywać ludzi. Jeżeli nie będziecie się z kimś dogadywać, to nic się nie stanie, ale jestem pewna, że na pewno na swoim kierunku znajdziecie przynajmniej jedną, dwie osoby, z którymi złapiecie ten sam vibe i chodzenie na uczelnię będzie dla was przyjemnością. W tym filmiku bardziej chciałam uspokoić osoby, które nie wiedzą, co chcą robić w życiu, które na przykład są po maturze i nadal nie wybrały kierunku, na który chcą iść. Mam wielką nadzieję, że nie rozgadałam się jakoś specjalnie i w miarę mówiłam na dany temat. Może komuś pomogłam, byłoby bardzo fajnie, jeżeli tak. Dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze jakiś inny filmik a propos studiów. Możecie dać swoje propozycje w komentarzach. A jeżeli ten film ci się spodobał, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję i łapkę w górę. Zapraszam też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie codziennie się udzielam. Jeżeli dobrnąłeś do końca tego filmiku, możesz skomentować tą emotką. A ja będę się z wami żegnać. Życzę ci miłego dnia, wieczoru. Do następnego filmiku i cześć!